choć od ponad roku w parlamencie, nie jest na pewno na bieżąco, śledzi scenę polityczną. Były poseł Platformy Obywatelskiej Henryk Siedlaczek. Panie pośle, co słychać? No trochę na pewno życie spokojniejsze, bo jak patrzy się na tą wielką politykę, która płynie do nas z ekranów telewizorów, to na pewno spokojniej w Rudach. W Rudach czy w Kuźni Raciborskiej zawsze tu u nas było spokojnie, czyli w powiecie raciborskim spokojniej, tak? Natomiast dzisiaj w parlamencie w zasadzie zawsze było niespokojnie, bo to w sumie w ogóle sprawowanie mandatu posła to jest uczestniczenie w jakimś konkretnym sporze i w sporze takim miarodajnym, który daje określone wyniki, które w jakiś sposób kreuje określoną rzeczywistość. Trudno mi dzisiaj w tak krótkim czasie odnieść się w sumie do sytuacji w parlamencie i gdzieś tam mojej wizji na siebie w nim, bo de facto nie ma mnie tam dzisiaj, a obserwując to z zewnątrz, no de facto moje zdanie jest pokrewne wielu moim znajomym, sąsiadom, przyjaciołom. Emerytura zawodowa, bo już pan nauczycielem nie jest, czyli rozumiem, że emerytura zawodowa, a czy emerytura polityczna? Czy zamierza pan, czy ewentualnie rozważa pan jeszcze powrót do polityki, czy to może powiedzieć na szczeblu lokalnym, jeżeli można mówić o polityce na szczeblu lokalnym, czy też ewentualnie na szczeblu ogólnopolskim? To się okaże, czas pokaże. Zresztą Rzymianie już mówili festina lente, śpiesz się powoli. Zobaczymy w ogóle, jaka będzie konfiguracja takiej realnej rzeczywistości na poszczególnych jej szczeblach. Natomiast jeżeli chodzi o mnie samego, to rzeczywiście jestem tym rocznikiem, jak wielu moich przyjaciół, kolegów, nauczycieli, którzy jeszcze mogli skorzystać z dobrodziejstwa starej karty nauczyciela. Zresztą odchodząc ze szkoły do polityki, ten, kto śledził w jakiś sposób mają jakąś tam peregrynację polityczną, to zauważył, iż ja do starostwa powiatowego, jako wtedy jeszcze wicestarosta, a później starosta raciborski, poszedłem, ale rok później, dlatego że starałem się jednak mieć gdzieś tam w zanadrzu te 20 lat przy tablicy, tak jak to karta nauczyciela określa, tak aby w razie czego mieć nabyte prawa emerytalne. Miał to być projekt w sumie na 4 lata, a zrobił się z tego lat 17, więc troszeczkę niespodziewanie gdzieś tam ten mój los pokierował mną, ale myślę, że i dla nas, dla gminy, dla sołectwa Rudy, czy dla powiatu raciborskiego, nie był to czas stracony. Panie pośle, a no ten okres, tak, no nie jest, jak pan sam powiedział, nie jest pan w parlamencie. 17 lat w tej polityce był pan jako starosta, jako poseł. Teraz właśnie jak pan się odnajduje? Jest to trudne. Jest to trudne i tak w sumie myślę, że nie jest w stanie chyba nikt odpowiedzieć na to pytanie tak rzeczywiście, w taki sposób rzeczywisty. Jako że to jest kwestia również nie tylko pewnych przyzwyczajeń, ale pewnego standardu i filozofii na postrzeganie dziejącej się rzeczywistości. W związku z tym bardzo trudno gdzieś wylądować, gdzie w miejscu, w którym można rozpocząć czy wrócić tam do tego miejsca, z którego się wyszło. Zresztą dla mnie było to bardzo ważne, i pielęgnowanie przede wszystkim pewnych
pewnych obszarów, z których się wywodziłem, to znaczy całego obszaru edukacji regionalnej, tych kwestii związanych z turystyką regionalną. Ja być może się z tym nie obnosiłem, jednakże bardzo intensywnie jednak w tym uczestniczyłem i organizowałem się i organizowałem wielu moim przyjaciółom, ludziom, stowarzyszeniom właśnie ten obszar regionalny poprzez podróże od ziemi głubczyckiej, raciborskiej, wodzisławskiej, rybnickiej, etc., etc., po w sumie moją pasję, jaką jest łowiectwo, filatelistyka, no i w sumie dom, bo na dzień dzisiejszy mam dwóch wnuków, trzeciego w drodze, więc również jest co robić. I w sumie może mniej to bolało. Dzisiaj jest to już po tym, gdzieś tam człowiek w środowiska, z których wyszedł, a których w jakiś sposób nie zostawiłem, one funkcjonują i ja bardzo szybko w jakiś sposób wszedłem, czy włączyłem się w rytm ich funkcjonowania. Natomiast i na dzisiaj w jakiś sposób jest to taki normalny sposób na życie nauczyciela, który jest na emeryturze ze swoją przeszłością polityczną, jaką gdzieś tam za sobą pozostawiłem. Pomimo tego, że sprawował pan mandat posła dla wielu ludzi, był pan po prostu Henkiem Siedlaczkiem, mieszkańcem Ród, spotykał się pan z ludźmi na ulicach. Zapewne teraz też, jakie komentarze są, jak oni teraz pana postrzegają, no już nie jako posła, ale jako mieszkańca Ród. No wiadomo, że no poseł to jest jednak dla wielu ludzi ktoś, tak? Czyli osoba, która cieszy się szacunkiem, zaufaniem społecznym. Staram się w tych obszarach, czy w ogóle w tych środowiskach, z których się wywodzę, z których wyszedłem, które w jakiś sposób ten mandat polityczny mi udzielili, staram się z nimi być na co dzień. Nie zawsze się to udaje. Jako że dzisiaj jestem inaczej postrzegany w domu, w związku z tym nagle zaświeciła się lampka, tata czy dziadek jest w domu, więc tych obowiązków jest troszeczkę więcej, ale wierzcie państwo, staram się nie opuszczać, nie odpuszczać i w jakiś sposób nie zawodzić tych środowisk, które w jakiś sposób ten mandat zaufania mi udzieliły. Panie pośle, to jak pan teraz spędza ten wolny czas? Powiedział pan, że wnuki, rodzina, bo sprawując mandat posła, przebywał pan więcej czasu poza domem, bo i Warszawa, także różnego rodzaju spotkania, czy to z ludźmi, którzy przychodzili do biura poselskiego z różnymi sprawami, także samorządowcy. A teraz, o tak, jakbyśmy tak zaczęli, Henryk Siedlaczek budzi się o przykładowo 6 rano. I jak to leci? Myślę, że tak jak u każdego. Rano to wiadomo, gdzieś tam koło domu coś trzeba zrobić. Zawsze, że jest zima, więc jest to centralne ogrzewanie. Potem albo ja, albo żona trzeba wnuków odprowadzić do szkoły. No, później gdzieś tam pokrzątać się trzeba koło domu, odebrać dzieciaki ze szkoły, z przedszkola. Ja oczywiście mam, jako że jestem człowiekiem, który pochodzi ze wsi, w związku z tym bez pracy, bez jakiegoś tam dłubania nie potrafię żyć, w związku z tym moje dwa warsztaty zostały uruchomione i chłopcy poczuli, że i dotarło do nich, że ojciec wiele rzeczy potrafi sam zrobić, w związku z tym rzeczywiście angażuję się w te rzeczy, bo tak trzeba. Oprócz tego niejednokroć, bo to nie jest sporadycznie, jestem proszony o prelekcje, o spotkania, pogadanki, oprócz tego o zorganizowanie jakichś wypraw, zresztą mam ich w tej chwili już zamówionych wiele. Przede wszystkim no, takim hitem tutaj dla mieszkańców powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i częściowo
Raciborskiego. Jest jednak powiat głubczycki, który był bardzo anonimowy przez te wszystkie lata i nie ukrywam, że udało mi się zaszczepić zainteresowanie u wielu ludzi, między innymi takimi osobami jak biskup Natan, czy pan profesor Sztojer, czy wielu innych ludzi związanych właśnie z tą ziemią. I myślę, że to też jest takie spełnienie jakby swojego hobby, bo to jest takie dla mnie ważne i z drugiej strony ja się cieszę, że w tych rozmowach i telefonach nie chcemy jechać z tobą, nie chcemy z nikim innym, tylko chcemy jechać z tobą. To też jest miłe. Panie pośle, a pojawiają się takie głosy od znajomych, ludzi spotkanych na ulicy? Heniuszko, do rzeczy już w tym Sejmie nie ma? To znaczy, nie chciałbym wchodzić w te obszary, ale zdarzają się. Może nie zdarzają się, ale są częste. Ale to jakby... A to jest miłe? Bardzo, że bardzo, właśnie o to chodzi. Bardzo. Jak pan to odbiera? Mile. Znajduje pan teraz czas na swoje pasje. Jest tego czasu na pewno więcej. A jak wnuki? Wnuki. Max jest w przedszkolu, Kajetan w drugiej klasie szkoły podstawowej i życie się toczy. Mieszkam w domu wielopokoleniowym, w związku z tym różnie to bywa, jak to w domu. Ale i tak z rozmowy mogę wnioskować, że Henryk Siedlaczek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w polityce. Ja bym to inaczej nazwał. Każdy jest takie fajne powiedzenie, każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Ja się czuję bardzo dobrze.